Ja tu się dzieliłem w lipcu z zeszłego roku tym, więc częściowo wspomnę o tym. W 2015 roku uklęknąłem przed moim ojcem i poprosiłem o wybaczenie. No, rozrobiałem trochę w życiu. On powiedział, że wybaczam ci, synu, ale ja wiedziałem, że sprawa nie jest załatwiona do końca, bo wielokrotnie wracał, jak była sytuacja napięta, wracał do tematu. Więc złamałem swoją dumę, upadłem na kolana i powiedziałem: tato, przepraszam cię. Wybacz mi w swoim sercu, powiedziałem coś takiego. I go to rozwaliło. Wybaczył mi i od tamtego czasu nigdy nie wracaliśmy do tego tematu. To był 2015 rok, grudzień. Natomiast około miesiąca temu na grupie wydarzyło się coś takiego, o czym Ankin wspominał tutaj. On kontaktował się ze swoim ojcem i wybaczył mu to, czego nie miał przez wiele lat w relacji. Ja zacząłem być bardzo mocno dotykany tym, że myślałem, że jestem kozakiem. Wybaczyłem, przeprosiłem mojemu tacie, ale nigdy mu nie wybaczyłem. I powiem wam, że 2 tygodnie zbierałem się do tego, żeby zadzwonić i powiedzieć do Włodzimierza: wybaczam ci. Było mi tak ciężko. Zrobiłem to, kiedy go spotkałem, 23 lipca tego roku, więc półtorej roku po tym, jak myślałem, że jestem kozakiem, powiedziałem: przepraszam cię. Myślałem, że to jest w ogóle fajnie, że to jest szczyt możliwości w ogóle, szczyt złamania się, powiedzieć: przepraszam. Ale powiem wam, tak naprawdę powiedzieć: wybaczam ci, to jest trochę takie z wysokości, trochę takie z pułapu wyższości. Ja byłem przerażony tym, jak on zareaguje. Ale podszedłem do niego i zrobiłem to tak na miękko. Powiedziałem mu: tato, wiesz, łatwiej było mi powiedzieć: przepraszam, ale wiesz, wybaczam ci. Przytuliłem go, on się tak spiął i w pewnym momencie po 3 sekundach puścił i się rozpłakaliśmy oboje. I wiem, że coś się zmieniło w tamtym czasie. I powiem wam na koniec, że jest coś takiego, że jeśli ustami wyznasz i w sercu uwierzysz. Amen. Ja wtedy usłyszałem od mojego taty: wybaczam ci, w grudniu, kiedyś tam usłyszałem, ale wiedziałem, że on mi w sercu nie wybaczył, więc poprosiłem go o przebaczenie. W sercu. Ja tego nie rozumiem do końca, ale jest jakaś taka dwutorowość, że trzeba naprawdę tutaj wierzyć i powiedzieć. Jakby jedno z drugim musi iść w parze. Wtedy to działa po prostu. Amen.